Radio Wnet, www.wnet.fm. Panie i panowie, Tomasz Wybranowski, Poranek Wnet, wtorek, piąty dzień czerwca roku pańskiego 2018, niespełna 16 minut po godzinie 8 i dwóch zacnych gości przy naszych stanowiskach. Pan dr Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oraz Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwość, nazywany przez niektórych największym retorycznym i erystycznym pistoletem Prawa i Sprawiedliwości. Kto tak powiedział, do tego powrócimy pod koniec naszej rozmowy. Panowie, w Radiu Wnet nie zakopujemy pewnych nieprzyjemnych rzeczy pod dywan. Najgłośniejszy temat ostatnich dni, temat wydaje mi się trochę niepotrzebny, patrząc na konserwatyzm Partii Prawa i Sprawiedliwość, czyli kazus posła Pięty. Panów opinia w tym temacie? No cóż, po wczorajszej decyzji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego można by rzec Roma locuta causa finita, czyli czym przemówi, sprawa zakończona. Zawieszenie pana posła jest dla niego też szansą, aby ewentualnie mógł się, że tak powiem, wybronić, zwłaszcza z kwestii tej, która najbardziej, że tak powiem, ogniskuje opinię publiczną, a mianowicie to, że miał dostęp do informacji niejawnych i czy ewentualnie tymi informacjami, tą swoją wiedzą dzielił się z panią, z którą się spotykał. Niemniej oceniać wątek obyczajowy, nie jestem do tego, że tak powiem, upoważniony. To jest wewnętrzna sprawa pana posła Stanisława Pięty. Bez wątpienia trudno jest bronić i jednego, i drugiego zachowania. Jeżeli to drugie miało miejsce, no to myślę, że konsekwencje tego będą jednoznaczne zapewne dla pana posła Stanisława Pięty. Mówię o ewentualnym ujawnieniu informacji. Chociaż znając pana posła, no już ponad 2 lata, myślę, że do tego się nie posunął. Ale jak powiadam, już kończę ten swój wywód. Pan prezes zawiesił go w prawach członka partii i też będzie wycofany z tych dwóch komisji, spec-komisji do spraw służb specjalnych i Amber Gold. Jest to czas na to, aby się ewentualnie mógł w jakiś sposób z tego wszystkiego wytłumaczyć. Decyzję podjęto kilka chwil po godzinie 19, oficjalnie ją podano po godzinie 19.30, to mówił dr Jan Mosiński. Poseł Janusz Szewczak, krótka opinia w tym temacie. Zgadzając się z wieloma aspektami tego, co mówił mój przedmówca, kolega poseł, muszę powiedzieć, że ja już jestem w takim wieku, kiedy wiem, że mężczyźni w tym wieku mają tyle ułomności, tyle szans na upadek i chcę powiedzieć, że no jak widać, nie mają politycy wcale takiego lekkiego życia. Konsekwencje są bardzo, bardzo przecież ostre. No zobaczymy, bo przecież to jest kwestia również no, przyszłości życia osobistego pana posła Pięty. No tak, natomiast no, niektórzy komentują, że coś z tym konserwatywnym jest na bakier, ale z drugiej strony może panowie posłowie zauważą, że w przypadku innych obyczajówek, które miały miejsce za poprzedniej kadencji, jakoś to przenikało przez media, natomiast w sytuacji parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwość od razu tak. Wielki serial, nowela. A we Włoszech to w ogóle jest inaczej, w Hiszpanii, w Ameryce Południowej to tam w ogóle to inaczej jest odbierane, także to jest inny krąg kulturowy również, prawda? No, miejmy nadzieję, że nie padnie to cieniem na działania komisji weryfikacyjnej. Kibicujemy, aby prawda została światu ukazana. Natomiast w środę rano komisja weryfikacyjna rozpoczęła rozprawę ogólną, na której ma wrócić do sprawy Noakowskiego 16 i zbadać, jak traktowano informacje o nieprawidłowościach w tym postępowaniu zwrotowym. Panowie, jedno ważne pytanie. To pytanie, na które zwracają uwagę warszawiacy. Dlaczego w sytuacji, kiedy można było w jakiś sposób wpłynąć na to, aby Hanna Gronkiewicz-Waltz nie rządziła ratuszem w Warszawie, politycy Prawa i Sprawiedliwość, mając pewne możliwości, pewne narzędzia, nie zdecydowali się na to, aby zrobić wszystko, aby Hanna Gronkiewicz-Waltz nie rządziła Warszawą, nie wiem, pojawił się na przykład zarząd komisaryczny. Niektórzy mówią, że być może to było grillowanie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, aby kandydat Zjednoczonej Prawicy wygrał te wybory, a z drugiej strony pewna bojaźń albo indolencja. Cóż, pojawia się wiele opinii dotyczących właśnie tych relacji pomiędzy komisją weryfikacyjną a panią prezydent i ewentualnym ośrodkiem decyzyjnym partii Prawa i Sprawiedliwości, ale proszę sobie wyobrazić no, taki oto scenariusz, że podejmujemy działania, na mocy których
załóżmy, no, doprowadzamy do wprowadzenia zarządu komisarycznego w Warszawie, jaki byłby wtedy, mówiąc kolokwialnie, tumult polityczny w bratnich, tak zwanych bratnich stolicach zachodniej Europy, a więc tam, gdzie, że tak powiem, politycy sprzyjają Platformie Obywatelskiej i hołubią, że tak powiem, to dwąsicielstwo polityczne na Polskę, łącznie z Brukselą. Mielibyśmy z tym bardzo duży problem, to po pierwsze. Po drugie, żeby ewentualnie wprowadzać zarząd komisaryczny, czy też podejmować inne działania, o które się dopominają nasi wyborcy, no mówiąc wprost, że doprowadzić panią prezydent zgodnie z ustawą, czyli z tym artykułem 20a, który mówi o tym, że możemy zwrócić się o zatrzymanie i doprowadzenie świadka, biegłego, czy też stronę, żeby też z tego korzystać. No właśnie, problem dotyczy wyrazistej postaci wiceprezesa formacji politycznej, jedyna wiceprezesa Platformy Obywatelskiej, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. I też tutaj my musimy mieć, no, że tak powiem, no, dowody tak mocne, żeby nie było tak zwanego gdybania politycznego w przypadku, gdyby ktoś chciał jakby podważyć tę decyzję. Czy to w przypadku zarządu komisaryjnego, czy też w przypadku ewentualnie tego doprowadzenia przed oblicze komisji weryfikacyjnej. To jest trudne. Ja wiem, że od tego się od nas oczekuje, tak? Stanowczych działań, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. To jest zasada ujęta w konstytucji, w ustawie zasadniczej, a jak tak patrzą po stronie obywatele, w tym również mieszkańcy Warszawy, to tak z tą różnością jest jednak, znaczy tą jednomyślność wobec prawa jest różnie. Tutaj pani prezydent trochę nas prowokuje swoją postawą. Być może właśnie, już kończę, i być może to jest jej taktyka, żeby prowokować komisję weryfikacyjną, aby ta podjęła takie decyzje, które doprowadzą do takiego ostrego ataku medialnego, politycznego, adresowanego w Prawo i Sprawiedliwość, tak żebyśmy mieli kolejny obszar konfliktu na linii, powiedzmy, politycy PiS-u i Platformy Obywatelskiej. No właśnie, fantastyczne historie się dzieją, bo przecież 500 plus, głośne rozmyślania o rencie socjalnej, plus 300, jak się mówi popularnie, o tej pierwszym elemencie tej Wielkiej Piątki premiera Morawieckiego, czyli wyprawka. Pierwsze oddanie do użytku mieszkań, zasobów mieszkaniowych w ramach programu 500+, a z drugiej strony właśnie ta obawa i równość wobec prawa wszystkich. Na przykładzie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Panie pośle, zwracam się do pana Janusza Szewczaka. Czy będzie lepiej? Czy coś w tej kwestii drgnie? Ponieważ przed nami wybory samorządowe. Kandydatem Patryk Jaki, który właśnie tutaj za chwilę będę rozmawiał też z panem doktorem Mosińskim, bo gościmy dwóch parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwość, pana doktora Jana Mosińskiego i pana Janusza Szewczaka. No właśnie, czy będzie lepiej? Czy po tych wyborach samorządowych coś się uporządkuje i rozjaśni się na tym naszym samorządowym firmamencie i wreszcie, kiedy, bo ja nie zawsze zgadzam się z tym, że jeżeli dwie, trzy partie sprawują władzę na różnych poziomach życia polityczno-samorządowego, to musi być gorzej, bo w przypadku dogadania, w przypadku wybrania najlepszych z najlepszych, ta współpraca będzie lepsza ku chwale obywateli i mieszkańców regionów, gmin, powiatów, województw, jak również całego kraju. Więc będzie lepiej w tej kwestii, patrząc na to, co się dzieje wokół Komisji Weryfikacyjnej pani Hanny Gronkiewicz-Waltz? Doceniając wielką pracę, bo naprawdę podziwiam pracę kolegów i pana Janka Mosińskiego, pana posła i pana Jasieckiego i pana Patryka Jakiego, no oni przecież się przez ten krótki stosunkowo czas tak wyspecjalizowali, że mogą konkurować z sędziami sądów administracyjnych. Naprawdę to jest tytaniczna ilość spraw, dokumentów, czytania, pisania. Natomiast oczywiście tam, gdzie jesteśmy na jakichś spotkaniach wyborczych, to ludzie pytają się oczywiście o program Cela Plus, również w warszawskim wydaniu. Ja myślę, że taki moment chyba nadchodzi, bo... Panie Janusza, i może wrócę do tej pewnej takiej głośnej ustawy urzędniczej. Bo jeśli pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, profesor prawa, przyznaje, że pod jej okiem działała zorganizowana grupa przestępcza, to w mojej ocenie ponosi pełną odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku właściwego nadzoru nad tymi ludźmi, prawda, nad majątkiem Skarbu Państwa i tak dalej. Wydaje mi się, że tu się jakaś kwalifikacja prawna natury, prawda, artykułu 131 kłania, bo rzeczywiście przecież sama o tym mówi. To nie jest zarzut postawiony przez opozycję, tylko ona stwierdza, tak. A minimum niedopełnienie obowiązków służbowych. Tak, minimum przekroczenie uprawnień do pełnienia obowiązków, artykuł 131 kodeksu karnego. Więc być
może, że taki moment się zbliża, żeby jednak mieszkańcy rozumieli wagę tych zarzutów, bo one z biegiem czasu jednak, prawda, to już przyzwyczajamy się do tych, do tych komisji, widzimy, obserwujemy, widzimy, że pani prezydent sobie lekceważy kompletnie wszystko, łącznie z literą i duchem, bym powiedział, prawa. No i oczywiście wybory są takim przełomowym też momentem i w Warszawie jest potrzebny szeryf, ja to mówię od wielu, wielu lat, że w Warszawie szeryf jest potrzebny, ponieważ skala bagna, skala takiej degrengolady, bym powiedział, tego, co tam jeszcze jest, bo przecież to jest dotknięcie fragmentu tej mafijnej reprywatyzacji, ale to bardzo przecież są kwestie na przykład inwestycyjne. Przypomnijmy, Warszawa to jest wielka, wielka firma, prawda? No sprzedaż kilku przecież zakładów. No nie tylko, ale oczywiście inwestycje, budżet, to jest 16-15 miliardów złotych do wydania, no więc naprawdę tu mogą być rzeczy. Na przykład ja czekam na wyjaśnienie kwestii bulwarów wiślanych, tej inwestycji, która była robiona przez no, mafijne również układy, prawda? Poszły pieniądze, bulwarów nie było, trzeba było inna spółka musiała to realizować. I nikt za to nie odpowiedział. Tak, właśnie, no właśnie, nie wiemy, gdzie są te pieniądze, kto podjął taką decyzję i tak dalej. To też nie mała kwota, bo bodajże około 100 milionów złotych, a więc znacząca. Wywiad dnia w poranku Wnet we wtorek, 5 czerwca roku pańskiego 2018. Moi goście Tomasza Wybranowskiego, poseł Janusz Szewczak i poseł dr Jan Mosiński, członkowie Prawa i Sprawiedliwość. Jeszcze jedna rzecz, glossa do tego, o czym rozmawiamy a propos komisji weryfikacyjnej, drodzy panowie. Niektórzy z uśmiechem, z pewną dezynwolturą uśmiechają się, mówiąc, że trzeba podpowiedzieć rządzącym, że ci, którzy mają pracować w jakimkolwiek urzędzie, muszą przechodzić specjalne psychotesty, aby przynajmniej pamiętać wstecz, co wydarzyło się a propos ich ważnej, doniosłej pracy dla obywateli przynajmniej półtora, dwa, trzy lata wstecz. Doktor Jan Mosiński, przydałoby się coś takiego, patrząc na wypowiedzi co niektórych urzędników podczas działań komisji weryfikacyjnej, bo to jest zatrważające. Normalny człowiek poszedłby do tak zwanej celi plus, by przypomnieć sobie pewne historie. Nie byłoby żadnych błagań, ułaskawień tego typu rzeczy, czy odlekania w czasie pewnych historii. Natomiast tutaj mamy popis totalnej niewiedzy. Najczęstszym pytaniem, które słyszę, obserwując obrady komisji weryfikacyjnej, nie wiem, nie pamiętam, nie przypominam sobie. No cóż, kilku urzędników jest tymczasowo aresztowanych. Wobec kilku następnych prokurator postawił zarzuty, nie stosując środka zapobiegawczego, jakim jest areszt tymczasowy. Więc tutaj te działania, które idą w kierunku, co wspomniał pan poseł Janusz Szewczak, celi plus, są realizowane zgodnie z prawem. Natomiast właśnie, no ten dziwny zanik pamięci, po to, żeby za chwilę świadek olśniewał nas swoją szczegółowością sprzed dosłownie kilku, a nawet kilkunastu lat. To daje do myślenia, że po prostu niektórzy sobie, tak przynajmniej sądzę, nieźle się bawią przed obradami, przed forum komisji weryfikacyjnej. Ostatnio pan Marek Dębski, który zeznawał jako świadek, no cóż, panu się wydawało, że się bawi, natomiast my będziemy, znaczy prześledzimy ponownie zapis jego przesłuchania, bo w kilku co najmniej miejscach materiał zebrany dowodowy, a jego zeznania no, rozjeżdżają się, mówiąc kolokwialnie, więc tutaj mogą być problemy natury prawnej dla tego pana, biorąc pod uwagę fakt, że został pouczony o obowiązku mówienia prawdy i o ewentualnych konsekwencjach jej, że tak powiem, zatajeniu, czy też mówieniu nieprawdy. Natomiast co do tych badań, no cóż... Ja myślę tak, panie redaktorze, bo też ja bym się szedł do tego wątku, o którym pan przed chwilą wspomniał, mianowicie tej monopartyjności w parlamencie, ale też i w samorządach. Ja myślę, że niezależnie od tego, czy jakakolwiek formacja ma pełnię władzy w Polsce, na poziomach samorządowych, gminnych, wojewódzkich, czy też w parlamencie, powinna obowiązywać jedna istotna zasada, którą ja akurat, że tak powiem, przyjąłem sobie jeszcze w stanie wojennym podczas różnych spotkań informacyjnych u jezuitów w Kaliszu, a mianowicie rządzić to służyć. Jeżeli przyjmę tę maksymę za takie motto każdego dnia, kiedy wstaję i mówię, idę do pracy jako poseł, tak, po to, żeby służyć, a nie po to, żeby sobie rządzić, to wówczas myślę, że dla obywateli będzie to też łatwe do zaakceptowania, tak, takie właśnie służenie społeczeństwu, a nie rządzenie, bo to takie rządzenie właśnie, o którym wspomniał pan poseł Janusz Szewczak, w kwestiach właśnie tego obszaru miasta społecznego Warszawy, pokazuje, jak nie należy
rządzić, a ci, którzy rządzą w Warszawie, nie potrafią służyć warszawiakom, mieszkańcom stolicy. No minister to jest ktoś, kto służebnie pomaga, wspiera obywatelom, wolnym obywatelom. W studiu również poseł Janusz Szewczak, który rozmawia o tych wszystkich historiach, które z jednej strony cieszą, bo tak jak powiedziałem, w ciągu ostatnich 2 lat z haczykiem wiele się zmieniło, natomiast wiele również na tym firmamencie, chociażby samorządowym, pozostawia do życzenia. Tak jest w Warszawie. Gdybyśmy troszeczkę machnęli czarodziejską pałeczką, panie pośle, i jesteśmy, powiedzmy, w połowie stycznia roku pańskiego 2019. Co pan poseł Janusz Szewczak widzi, patrząc na wielki, wspaniały horyzont miasta stołecznego Warszawy i od strony ratusza, arsenału tamtych stron naszej stolicy? No widzę tam pana posła Patryka Jakiego jako prezydenta miasta Warszawy, bo konkurencję ma na razie średnią, bym powiedział. Właśnie wymarzony kandydat, moim zdaniem, dla Patryka, pan Rafał Trzaskowski, który mi przypomina, powiem szczerze, taką komedię Zabłockiego, Fircyk w zalotach. To jest droga, którą przeszedł już pan prezydent Komorowski, tutaj się w tą stronę idzie. A Warszawa oczywiście ma olbrzymie... Niektórzy komentatorzy mówią, że im mniej mówiłby pan Tchórzewski, tym byłoby lepiej. Trzaskowski. No zdecydowanie. Powinien w ogóle tylko się uśmiechać, nic nie mówić. Natomiast Warszawa oczywiście ma, tak jak Polska, cały nasz kraj, ma olbrzymie problemy do rozwiązania. To jest kwestia jakiegoś pomysłu na Warszawę, którego, jak sam pan Trzaskowski oświadczył, nie ma. Że nie ma, panie pośle, on poszukuje. Poszukuje, myśli, on pyta, no nie wiem, dobrze, to może, ale w każdym razie wydaje się, że jak się startuje na taką funkcję już, to trzeba mieć ten plan, jakiś pomysł na Warszawę, na stolicę. Ale jak pan powiedział, no tak ogólnie w styczniu 2019 to widzę jeszcze dość dobre wyniki gospodarcze, dlatego że ten rok się zapowiada równie... I o to pytałem, równie, bo gospodarka nam przyspiesza i tak, równie dobrze nam się to nawet zapowiada, chociaż jak widać na świecie zamęt, trwoga i zamieszanie. Te wszystkie wojny handlowe, wojny walutowe, no bardzo zmiana pewnych geostrategicznych czy geopolitycznych kierunków, sojuszy nawet bym powiedział. Ten konflikt taki już nie tylko celno-handlowy, powiedzmy Ameryki z Unią, czy nawet bardziej nawet Ameryki z Niemcami, Stanami, Stanów Zjednoczonych, no niektórzy z Niemcami. Niektórzy mówią o wojnie totalnej, że zaczyna się wojna. To jest bardzo poważnie wygląda, chociaż u nas się w ogóle o tym prawie nie mówi, to się lekceważy, ale jeśli Amerykanie rzeczywiście i prezydent Trump wprowadzą cła na samochody niemieckie, no to rzeczywiście problem to jest stanie, gigantyczny, bo mamy już te cła na stal i aluminium, ale to nie koniec. Z kolei Niemcy mówią, że będą działać odwetowo, Unia Europejska też. Pan Juncker, który przecież też reprezentuje, podobnie jak pan były premier Donald Tusk, niemiecką opcję polityczną i gospodarczą w Unii Europejskiej. I znowu dziwnie na nas się będą patrzeć jako jednego z tych mocnych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej, w Europie. Wie pan, ja myślę, że Amerykanie powinni to właśnie docenić, że my jesteśmy dość takim stabilnym państwem tutaj w Europie, że tworzymy Trójmorze, ten blok państw, który raczej w bezpieczeństwie liczą na Stany Zjednoczone, na NATO. Myślę, że takie ustawy jak ta 447 w Stanach Zjednoczonych bardzo psują nasze relacje i są niepotrzebne, są szkodliwe i raczej cieszą się z tego moim zdaniem najbardziej w Berlinie i w Moskwie, a wcale nie, może nie w Tel Awiwie najbardziej. I to wszystko razem pokazuje, że tu rola Polski zaczyna być znacząca, bo to nie jest tylko kwestia gospodarczych wyników, ale to jest również pewna kwestia wizji bezpieczeństwa światowego, bezpieczeństwa europejskiego. To jest, ja myślę, że ta propozycja, która się nie ostanie, cięć tych budżetowych w budżecie Unii Europejskiej. Musi być zgodność. To nie tylko jest ta kwestia, oczywiście, to jest podstawowe, ale nie tylko ta kwestia moim zdaniem. To ona jest w dużej mierze taką pokazówką. To jest taka kara dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo właściwie tam najwięcej tych z naszego regionu, które właśnie tworzą to Trójmorze, przede prawda? Wszystkim Litwę w tym momencie, która ma jeszcze większe problemy transportowe w tym momencie. Ja nawet rozmawiałem... Ale oczywiście wszystkie te kraje typu Czechy, Węgry, przecież Słowacja, wszystkie cierpią, no Irlandia, ale Niemcy tam też są.
Także to raczej jest pokazanie tym krajom Europy Środkowo-Wschodniej, widzicie, z kogo macie się trzymać, bo my tu trzymamy kasę, mhm, prawda, wy macie zasady, a my mamy tą kasę, to już nam powiedziano. I myślę, że to będą gruntowne jeszcze zmiany tych propozycji, bo nie tylko kraje Europy Środkowo-Wschodniej się nie zgodzą oczywiście na tego typu rozwiązania, więc tutaj jestem akurat spokojniejszy. Spokojnie. I to, co opowiada opozycja, pani Róża Thun, pan Lewandowski, o tym, jak to przez PiS cała Europa cierpi, wschodnia. Ja słyszałem, że przez Prawo i Sprawiedliwość w ogóle się pomylili. Ja wiem, że oni mówią tak, że przez Prawo i Sprawiedliwość te kratery na Księżycu są, wszystko jest przez Prawo i Sprawiedliwość. Foki giną, wiewiórki umierają na drzewach. To wszystko jest przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale tak naprawdę to jest jedyny sukces totalnej opozycji. Ta propozycja cięć to jest ich zasługa. No przecież to oni jeździli do Verhofstadta i mu mówili, prawda, że trzeba ciąć. To oni w niemieckich gazetach się wypowiadali, że Polska zasługuje na sankcje. To ich premier Donald Tusk opowiadał, że sankcje, no tak, musi być tutaj konsekwencje, musi być kara, prawda, i tak dalej. To tam Michał Boni regularnie podnosi rękę, że trzeba nas ukarać, obciąć, zabrać. Więc to jest jedyny ich sukces. Na razie ten sukces jest, bo on się nawet, ten sukces się nie ostanie tego donosicielstwa. I jeśli ktoś tutaj zawinił... Ale donosicielstwa kwadrat, bo wielu komentatorów politycznych uważa, że pewne osoby, takie jak chociażby europarlamentarzysta pan Boni, nie powinni funkcjonować w obszarze publicznym. No tak, tak, no był tajnym współpracownikiem, donosił na nas... 4 czerwca donosił roku 1992. Donosił na Solidarność na Uniwersytecie Warszawskim. No, działałem w tym komitecie koordynacyjnym Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim. Nie mieliśmy wtedy świadomości, że jeden z tych działaczy wśród nas to tajny współpracownik. A małżonka pana Boniego podgrzewa pewne sytuacje w pewnym instytucie i media zachodnie, chociażby irlandzkie, brytyjskie, gdzie prostowaliśmy pewne historie a propos Holokaustu i sytuacji w Polsce. Dorzuca swoje rzeczy, ale to być może czas na inną rozmowę. Panowie dr Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej w studiu Radia Wnet w naszej pięknej Paście przy ulicy Zielonej 39 we wtorkowy poranek, i poseł Janusz Szewczak. Pytanie jeszcze do pana doktora Jana Mosińskiego. Mówiliśmy już o tym, że na rozprawę nie stawi Pojawiła się prezydent po raz kolejny stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Natomiast cały czas jest niepewność warszawskiego ludu, warszawskich mieszkańców. Jak traktować te informacje, czasami sprzeczne, o tych nieprawidłowościach w tym postępowaniu zwrotowym, i czy w pewien sposób to, o czym mówił urzędnik miejski, pan Marek Dębski, w pewien sposób jeszcze bardziej nie wywracają do góry nogami tego wszystkiego, co mieszkańcom Warszawy wydawało się, że jest stabilne? Bo jednak ratusz, bo jednak majestat prezydenta stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, no to jest jednak mili szacunek. Patrząc na inne miasta europejskie, w jakimkolwiek przypadku, ja prześledziłem 20 lat wstecz, jakiekolwiek skandale, historie tego typu, to merowie, burmistrzowie podawali się automatycznie do dymisji, twierdząc, że ratują honor swojej formacji politycznej i własny honor. Tutaj nic takiego nie funkcjonuje. No, Hanie Gronkiewicz-Waltz wydaje się, że nic się nie dzieje. O tej nierówności wobec prawa mówi. Natomiast te niepokojące historie i te zeznania, które gdzieś tam w przypadku kilku urzędników wzajemnie się wykluczają. Czy można dojść do sedna, do istoty sprawy? I drugie pytanie dla panów wspólne. Czy w pewien sposób zamrożenie propozycji ustawy Patryka Jakiego, które mogło być znakomitym paliwem wyborczym w zbliżającej się kampanii samorządowej, poprawi, ułatwi, czy być może wyhamuje w pewien sposób ten impet tego wszystkiego, co mówi Patryk Jaki, kandydat na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Poseł Jan Mosiński. Gdyby afera reprywatyzacyjna wydarzyła się, nie wiem, w Berlinie, w Londynie, w Paryżu, czy w jakiejś innej stolicy zachodniej Europy, to taki mer, czy też burmistrz dawno podałby się do dymisji. W Polsce to jest raczej niemożliwe, dlatego że funkcjonuje pewna mentalność wśród polityków, takich jak Hanna Gronkiewicz-Waltz i środowisko Platformy Obywatelskiej, nie tylko w Warszawie, że no właśnie, swoich się nie rusza, nawet największe złodziejstwo chowa się pod dywan. Na strachu myśleć, co by było, gdybyśmy tych wyborów nie wygrali do parlamentu. Dzisiaj zapewne tereny przy Chmielnej, Twardej, wiele innych adresów, kamienic, czy też gruntów niezabudowanych, byłoby w rękach Jakuba R.,
Roberta N., Marzeny K., wielu, Marka M., długo by to wymieniać, Tomasza Rzet, byłyby w ich rękach. To byłyby wielosetmilionowe majątki, po prostu uzyskane w drodze działań, moim zdaniem, przestępczych. Dlaczego nie reagował ratusz? Otóż Hanna Gronkiewicz-Waltz uprawiała taką retorykę, że po pierwsze, komisja jest komisją bolszewicką. Po drugie, że jest niezgodna z konstytucją. A z drugiej strony odwołuje się pani prezydent od grzywn, od wezwań na rozprawę. I po iluś tam... Te wszystkie grzywny są płacone z kasy miasta Stołecznego Warszawy, tak, panie pośle? No tak, no, bo pani się odwołuje, tak? Twierdząc, że nie musiała być jako strona, a innym razem, że nie jako świadek, tylko jako strona powinna przyjść i powinna być wezwana, więc tutaj taka kakofonia w jej wydaniu jest oczywiście celowa. Tak, aby właśnie nas prowokować do pewnych działań. Ale nas pani prezydent nie sprowokuje. Więc w tym przypadku tej reprywatyzacji Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna podać się do dymisji. Natomiast mówiąc o reprywatyzacji, należy się cofnąć do lat wcześniejszych, o wiele wcześniejszych. Do prezydenta Piskorskiego, Święcickiego. Tam też dochodziło do, mówiąc wprost, złodziejstwa reprywatyzacyjnego. Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, przyparta do muru argumentami komisji. No tak, faktycznie w ratuszu działa grupa przestępcza. No ale pani prezydent, na miły Bóg, skoro pani takie twierdzenia składa, to pani powinna drugi dzień złożyć swój urząd i poprosić o zarząd komisaryczny, żeby ratować Warszawę przed złodziejami, których pani miała pełno w swoich biurach, a Jakub R. Był pani wielkim zaufanym. Była jedna postać krystaliczna w tym wszystkim. Prezydent Lech Kaczyński, prezydent miasta Stołecznego Warszawy, który nie pozwalał na decyzje zwrotowe z kamienic z lokatorami, a za podpisanie decyzji przez pana dyrektora Kochalskiego, chodzi o te słynne tereny zielone, 32 hektary na Saskiej Kępie, został pan Kochalski przez Lecha Kaczyńskiego zwolniony z pracy. Pani Safian, wiceprezydent, na znak protestu zrezygnowała. Po 10 latach, kiedy już Lech Kaczyński nie żył, prokurator dopiął tego, o czym mówił Lech Kaczyński, czyli unieważniono wyrokiem sądu umowę właśnie kupna praw i roszczeń do tego terenu przez jedną ze spółek Projekt Saska. Czyli można. Natomiast co z Patrykiem Jakim i z tym jego kapitałem reklamowo-wyborczym? Mówię o projekcie ustawy. Znaczy tak, ten projekt ustawy ja czytałem, natomiast biorąc pod uwagę tą całą burzę medialno-polityczną również w trójkącie Warszawa, Tel Awiw, Waszyngton, też w kontekście Just Act 447, postanowiliśmy, żeby ten projekt jeszcze raz przeliczyć, przeszacować. Tam jest jeden zapis, który być może irytuje wiele środowisk, które miało tutaj swoje majątki. Mówię o gminach żydowskich, gdzie ten zapis, że prawo do zwrotu, do tej restytucji mienia mają obywatele polscy. Wielu z tych, którzy mieli tutaj dzisiaj jakieś swoje majątki, nieruchomości w Polsce, wyjeżdżając z Polski, zrzekało się swojego obywatelstwa polskiego. Mówimy o obywatelach polskich, narodowości żydowskiej. I wyjeżdżała na zachód, wyjeżdżała do państwa Izrael, rezygnując z obywatelstwa, czyli tak de facto rezygnując również z praw i roszczeń do tego, co pozostało po nich w Warszawie. To być może też być powodem tego, że właśnie należy się nad tym projektem jeszcze raz pochylić. On jest dobrym projektem, natomiast kwestia, na ile Komitet Stały Rady Ministrów ten projekt ustawy zaakceptuje i przekaże do dalszych prac legislacyjnych na poziomie już Rady Ministrów. Doktor Jan Mosiński, teraz poseł Janusz Szewczak. No powiem tak, ja znam panią dobrze, panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Wiele lat z nią pracowałem wspólnie na Uniwersytecie Warszawskim w jednej katedrze prawa administracyjnego. Powiem szczerze, że w najczarniejszych snach nie przewidywałem, że ta kobieta może wyrządzić tyle zła, tyle podłości, tyle, bym powiedział, pogardy mieć dla tak jakichś podstawowych relacji społecznych, dla jakiejś wrażliwości ludzkiej. No tutaj słusznie pan poseł Mosiński powiedział, że co by było, gdyby tych wyborów w 2015 Prawo i Sprawiedliwość nie wybrało, no pewno by były kolejne kilkadziesiąt, a może kilkaset tysięcy wysiedlonych, wyprzedanych całych kwartałów miasta. To jest, to pan mówił coś o honorze, prawda? Wie pan, to jest tak już niestety moim zdaniem cecha odległa od totalnej opozycji, od Platformy Obywatelskiej zwłaszcza, to jest ważne. Że no oczywiście
oczywiście każdy człowiek po takiej historii natychmiast podaje się do... ktoś to ma minimum, tak, odrobinę przyzwoitości. Panowie, a może powrócić do pewnej ustawy urzędniczej sprzed 1 września roku pańskiego 1939, kiedy urzędnicy, którzy narazili na szwank Skarb Państwa i instytucje im podległe, byli po prostu rozstrzeliwani. Ale to wie pan, to są to, jak to się mówi, to senewrat, i to po prostu ci ludzie mieli tam taką dozę honoru, jakiegoś godności, taki urzędnik po czymś takim by se palnął w łeb po prostu, mm-hmm, zwyczajnie przed wojną, prawda? Czyli panowie, zbliżając się do końca rozmowy, jak zbudować tą gniazdowość? Bo w Radiu Wnet, czy powracamy do źródeł, czy rozmawiamy z wieloma politykami, z wieloma publicystami, ludźmi sceny, poetami, literatur. U nas jest tylko poezja, nigdzie indziej tylko poezja funkcjonuje w Radiu Wnet, tu się pochwalę panu posłom. No to dobrze, bo to dawno zapomniana wartość, no którą właśnie trzeba krzewić. Tak? No właśnie, to jest ważne. Natomiast jak stworzyć tę gniazdowość, myśląc o młodym pokoleniu, ale również, żeby łączyć te pokolenia starsze, takie jak moje, plus 40, czy tak jak panów, posłów, plus 50, jak to zrobić? O, nawet może to pan łaskawy, to dla mnie serdecznie. Jesteśmy bardzo miłe to tak z rana usłyszeć, poseł taki młody, taki. No dobrze panowie wyglądają, także werwa do pracy jest, uśmiech samego rana, pojawiliście się w studiu przy Zielonej 39, więc super, więc jak stworzyć na koniec tą naszą polską gniazdowość, by się różnić, ale iść w jednym kierunku, aby następnym pokoleniom, bo czasami, drodzy panowie, słuchając a różnych wypowiedzi, szczególnie młodych polityków, którzy gdzieś tam jeszcze nie mają tego dorobku, ani zawodowego, ani rodzinnego, ani naukowego, to gdzieś tam uśmiecham się z tego względu, że tak naprawdę to są takie słowa, które gdzieś tam nie do końca są przemyślane, natomiast chyba w naszym przypadku chodzi o to, aby patrzeć nie z perspektywy od kadencji do kadencji, tylko nie wiem, z perspektywy 10, 15, 20 lat. Więc na koniec takie pytanie dla pana doktora Jana Mosińskiego, posła PiS, członka Komisji Weryfikacyjnej i posła Janusza Szewczaka, również Prawo i Sprawiedliwość. Jak tę gniazdowość, wspólnotę, o której wszyscy mówią, nawet przewodniczący Schetyna, nawet posłowie Nowoczesnej, tylko czasami gdzieś tam wyczuwam lekkie niezrozumienie tego, czym jest ta gniazdowość, jak to osiągnąć i co zrobić, aby uczynić te pierwsze trzy kroki, które nas do tego przybliżą. No cóż, myślę, że to są działania systemowe i wieloletnie, żeby wychować pokolenie patriotów, którzy będą funkcjonować właśnie w oparciu o tą prawdę historyczną, która była spychana na margines, wyśmiewana. Więc myślę tak, po pierwsze system edukacji od najmłodszych dzieci w szkole, czy nawet w przedszkolach. Nie uczmy się historii Stanów Zjednoczonych, nie uczmy się historii Francji, bo to jest niepotrzebne. Można ją znać. Jak ktoś chce się tym zająć w wieku już bardziej dorosłym, natomiast uczmy historii Polski. Mówił pan o poezji. Dlaczego nie, właśnie nie krzewić literatury polskiej, pięknej? My krzewimy i polską muzykę. Znaczy, ja wiem, że w Radiu Wnet tak, ale no właśnie, ale dalej szukając, to już jest coraz ciemniej. Liczymy na wsparcie koncesyjne również. Tak, więc myślę, że to jest ta ścieżka. Mój teść świętej pamięci dużo czytał moim dzieciom, bo teściowie wychowali moje dzieci. Dużo czytał dzieciom właśnie też trochę poezji, ale też i baśni. O historii Polski, więc na tej bazie też moje dzieci były wychowywane. Ja nie mam problemu dzisiaj, jeżeli chodzi o ocenę patriotyzmu i gniazdowości mojej rodziny, ale też rodzin, które zakładają moje dzieci, bo są już na tak zwanym swoim. Ja myślę, że jak ktoś nie wie, do jakiego portu zdąża, to jemu żaden wiatr nie pomoże. To trzeba, to te elity, to ci przywódcy muszą wiedzieć, dokąd zmierzamy, czego chcemy. Tak? I wziąć mocno odpowiedzialność. Muszą mieć te serca takie, muszą mieć, jak to mówił, platońska zasada, że muszą mieć pięknie ukształtowane dusze, politycy, przywódcy, biznesmeni. Mm-hmm. No jednak ta ryba zazwyczaj się psuje od głowy, prawda? Ja bym chyba pociągnął chociaż humor, Ryszard Petru mówi, że od góry się dziejowe psuje. No to jest nowe, mm-hmm, to polskie przysłowie Ryszarda Petru, że od góry się ryba psuje. No ale w każdym bądź razie czyli od grzbietu. Te sumienia muszą być oczywiście naprawdę takie ryba, mocno zahartowane i trzeba dawać wzorce, no po prostu muszą być te wzorce zachowań, skądś płynąć, tak? Te elity muszą być takim
prawdziwym, powiedział, pasterzem, może takim biblijnym językiem, trochę pasterze muszą wiedzieć, dokąd te owce zaprowadzić, prawda? Jak to mówią, no na czele tego stada musi stać po prostu lew, tak? A nie baran, no, niestety, tak to jest i wtedy rzeczywiście. Ale myślę, że to młode pokolenie, tutaj zgadzam się z Jankiem, że całkiem dobrze jest tym młodym pokoleniem. Myślę, że jest lepiej niż tym starszym właśnie. Szuka prawosławieńszczyzny, tak? Szuka tej historii, szuka tej literatury niezłomnej. Ono bardzo zaczyna w ogóle konserwatyzm na świecie odzyskuje wigor. Te wszystkie neoliberalne brednie o tym, że prawda, multikulti, kochajmy krótki się komentarz. Postęp, w Słowenii zwyciężyła To są Stany Zjednoczone, tam bardzo silnie również te elementy wychodzą. Są Węgry, Polska, Europa Środkowo-Wschodnia. No, te tradycyjne wartości przechowały się tylko tutaj tak naprawdę i stąd też takie zamieszanie, no bo my chcemy te zasady kontynuować, chcemy te wartości pielęgnować. Myślę, że też atak na Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze jest taki właśnie przez te neoliberalne środowiska, które okazało się, że te wszystkie bajki o tej globalizmie i innym, że to wszystko jest po prostu nowa utopia, nowe oszustwo. Gdybym był jakimś menadżerem politycznym, a przy okazji menadżerem publicznych mediów, dawałbym jak najwięcej miejsca antenowego i w polskim radiu, i w polskiej telewizji partiom opozycyjnym. No tak, rzeczywiście. Pan Trzaskowski, tak, pan Niesiołowski i panie z posłanki z Nowoczesnej, rzeczywiście myślę, że się samo zaorają, tak. Jak to śpiewała kiedyś Natalia Kukulska w takiej pięknej piosence, drodzy panowie posłowie, im więcej ciebie, tym mniej. I myślę, że to już przetestowano podczas kampanii z prezydentem Komorowskim i to, co wydarzyło się w roku 2014. Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością informuję, że to był wywiad dnia, panowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, dr Jan Mosiński. Dziękuję pięknie za przybycie do studia. Dziękuję również, pozdrawiam do słuchaczy Radia Wnet. I pan Janusz Szewczak, poseł PiS. Dziękujemy za trudne pytania. Kciuki. Trudne pytania. Dla pana to chyba nie pierwszyzna. Pierwsze było strasznie trudne. A tam. Ja czasami widzę, jak w kozi róg czasami kolega Klarembach, Adrian, z sąsiedniej telewizyjnej stacji jest gdzieś tam zapędzany i troszkę się uczerwieni na buzi. No ale cóż, poseł Janusz Szewczak, człowiek, z którym warto i trzeba rozmawiać, natomiast trzeba się troszeczkę powysilać tą swoją erystyczną poprzeczkę i przy okazji wiedzę o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie podnieść wyżej. Panowie, dziękuję ślicznie za pojawienie się. Poranek dnia 8.52, zagramy jakiś dżingiel i zaraz przenosimy się gdzie? Drodzy państwo, do Francji. Radio Wnet, www.wnet.fm.